Panowie i panie Polacy, ja mieszkam w USA, także może nie powinno mi zależeć, ale mam siostrę i jej rodzinę, którzy mieszkają w Polsce i dlatego mi zależy. Nie tylko dlatego, że jestem Polakiem. Służyłem przez parę lat w piechocie armii amerykańskiej, także może nie powinienem tego wam mówić, co wam powiem, ale pomyślmy sobie o tym, że należy wam się wybór. Wybór tego, jak ma zachować się państwo polskie w czasie wojny. W czasie wojny, gdzie na przykład będzie wojna Rosji i na przykład przeciwko Rosji i Chinom, przeciwko Rosji i Północnej Korei i tak dalej. I będzie walczyło przeciwko nim NATO. Do czego ma dojść w Polsce? Pamiętajmy, że pułkownik Kukliński zdradził Polskę, bo on tak mówił, nie mówię o tym, co teraz różne grupy nacjonalistyczne mówią i tak dalej, co wymyślają w zasadzie, ale on mówił sam, że 60 do 80 głowic nuklearnych miało uderzyć w Polskę. Mógł przesadzać, ale prawie na pewno nie zaniżał tego numeru. Także pomyślmy sobie o tym, co się stanie, jeżeli zmasowany atak wojsk rosyjsko, na przykład lub rosyjsko-białoruskich, natrze na Polskę i będzie podchodził pod Kraków, będzie podchodził pod Łódź, będzie podchodził pod Warszawę, będzie podchodził pod Trójmiasto. Co się wtedy stanie? Co się ma wtedy stać? Jaką posturę powinna zachować Polska, jeżeli chodzi o broń nuklearną? To jest bardzo ważne, dlatego że są tego konsekwencje. I na przykład, jeżeli NATO będzie przegrywało, to NATO będzie chciało użyć broni nuklearnej przeciwko nacierającym Rosjanom. Wtedy Rosjanie użyją broni nuklearnej przeciwko NATO. Także takie miasta jak Kraków, Łódź, Warszawa czy Trójmiasto zostaną zniszczone doszczętnie. A miasta na zachód od Wisły też zostaną porażone bronią nuklearną, przy czym w tym wypadku nie natowską, tylko rosyjską. Czyli czego my chcemy? Czego my, Polacy, chcemy? Państwo się muszą zastanowić i wyrazić tą opinię i wymagać, żeby ta opinia była uszanowana przez polskich polityków. Czyli czego państwo chcecie, co nie? To jest bardzo ważne, bo z tych wyborów są konsekwencje. To nie są wybory, które sobie można tak lekko robić, tylko trzeba je przemyśleć. Co się stanie? Musicie państwo pamiętać, że historycznie poświęcanie się Polski było doceniane przez takie grupy rockowe jak Sabaton, ale nie było doceniane przez innych. Na przykład w 1939 roku, przedtem jak polscy piloci zbili dużo samolotów niemieckich w bitwie o Anglię, Brytyjczycy otwarcie mówili o polskiej naiwności. Także jeżeli my się poświęcimy, to nie znaczy, że ludzie będą nam wdzięczni. Oni najprawdopodobniej będą mówić o tym, że Polacy są wierni, ale naiwni. To nie znaczy, że nie mamy się poświęcić. To jest wybór. To jest oczywiście wybór, który powinno już teraz zrobić polskie społeczeństwo. Na jakiej zasadzie powinna być użyta broń jądrowa, jeżeli chodzi o Polskę? To znaczy, moim zdaniem najbardziej dla Polski by było dobre, żeby była zasada nie pierwszego użycia broni jądrowej, numer jeden. Zasada nie użycia pierwszego broni jądrowej, tylko użycia broni jądrowej w imieniu Polski, ale nie na terytorium Polski, jeżeli Polska zostanie pierwsza zaatakowana bronią jądrową. Tylko w tym wypadku i tylko w tym wypadku. Natomiast Polska powinna z góry powiedzieć, że nie chce i nie pozwala na użycie broni jądrowej na terytorium Polski. To, co Polska moim zdaniem powinna powiedzieć. Natomiast ja rozumiem to, że pewni ludzie chcą wrócić do romantycznej tradycji mesjanizmu polskiego. Polski będącej Chrystusem i wiszącej na krzyżu za całą Europę. Jeżeli to państwu odpowiada, no to właśnie mówię, nie ma sprawy, ale państwo powinni
podjąć tą decyzję i wyrazić swoją opinię i powiedzieć o tym, co myślicie, dla polskich polityków. Także na tym kończę i życzę Państwu wszystkiego najlepszego.